Pierwsza Księga Królewska. Wir haben gesungen von uns umgibt dein Friede. Myśmy śpiewali o tym, że otacza nas twój pokój. Und im Gebet haben wir gesagt, wir bitten um die Weisheit Gottes. I myśmy w modlitwie to wyrazili, że prosimy o mądrość Bożą. Es gibt einen Mann im Wort Gottes. Jest pewien mąż w Słowie Bożym. Der war gekennzeichnet durch Friede. On był scharakteryzowany przez pokój. Und dieser Mann war nicht nur gekennzeichnet durch Friede. On nie był tylko scharakteryzowany przez pokój, sondern auch durch Weisheit. Lecz także przez mądrość. Wir lesen das dritte Kapitel aus dem ersten Buch der Könige. Przeczytamy trzeci rozdział z tej księgi pierwszej królewskiej. Vielleicht liest du das einmal. Ja, genau. Ganze Kapitel. Przeczytamy cały ten trzeci rozdział. Salomon spowinowacił się z Faraonem, królem egipskim, biorąc córkę Faraona za żonę i sprowadzając ją do miasta Dawidowego, zanim jeszcze ukończył budowę swojego domu i przybytku dla Pana oraz muru wokół Jeruzalemu. Tylko lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach, gdyż nie wzniesiono jeszcze do tego czasu przybytku dla imienia Pańskiego. Lecz Salomon miłował Pana, postępując zgodnie z postanowieniami Dawida, swego ojca, tylko że składał też ofiary i spalał kadzidła na wzgórzach. Król udał się też do Gibeonu, aby tam złożyć ofiary, gdyż to było najprzedniejsze wzgórze ofiarne na tym ołtarzu. Złożył Salomon 1000 ofiar całopalnych. W Gibeonie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie i rzekł Bóg: proś, co ci mam dać? Salomon odrzekł: ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca. I zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie, jak to jest dzisiaj. Teraz tedy, Panie, Boże mój, ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz. To też rzekł Bóg do niego: dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu, przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni. A gdy Salomon się obudził, okazało się, iż to był tylko sen. Gdy tedy przybył do Jeruzalemu, stanął przed skrzynią przymierza pańskiego i złożył ofiary całopalne i ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły przed nim. I rzekła jedna z tych kobiet: proszę, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna, oto był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się druga kobieta: nieprawda, bo moim synem jest ten żywy, a twoim ten umarły. Tamta zaś rzekła: nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim ten żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł: ta mówi,
moim synem jest ten żywy, a twoim synem ten umarły. Tamta zaś mówi, nieprawda, bo twoim synem jest ten umarły, a moim synem ten żywy. I rzekł król, podajcie mi miecz. Przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze, rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała, proszę, panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł, dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona jest bowiem jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki wydał król, nabrali szacunku dla króla, widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Einen besonderen Mann vor uns. Mamy przed sobą szczególnego człowieka. Der König Salomo. Król Salomon. Salomo war der dritte König über Israel. Salomon był trzecim już królem nad Izraelem. Es gab Saul. Był Saul. Es gab David. Był Dawid. Und dann Salomo. I następnie Salomon. Und wir haben heute hier ein längeres Kapitel gelesen. My przeczytaliśmy dzisiaj długi cały rozdział. Und sicher habt ihr das alle mal gelesen, dieses Kapitel. Zapewne już kiedyś go czytaliście. Und wir werden hier keine Vers für Vers Auslegung. Nie chcemy teraz robić rozważania wiersz po wierszu. Also habt keine Angst darüber. A więc nie musicie się obawiać. Aber vielleicht ist das was für die, die selbst sagen, ich bin ein kleiner Knabe. Ale być może jest tutaj coś akurat dla ciebie, który może jesteś młodym chłopcem. Den Ausdruck hatten wir in Vers 7. Bo my mieliśmy takie wyrażenie w wierszu 7. Vielleicht auch als junge Frau. Jestem jeszcze bardzo młody, u nas jest napisane. Być może to też tyczy się ciebie, młoda siostro. Und vielleicht auch als geistlich junger Knabe oder geistlich junge Frau. Ale też być może jako młody duchowo wierzący czy młoda duchowo siostra. Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht auch in der Sonntagsschule schon mal betrachtet haben. Bo przecież jest to historia, którą też i rozważaliśmy też w szkółce niedzielnej, czy można ją rozważyć. Aber es ist eine Geschichte, wie wir in dem letzten Vers gelesen haben. Zeigte, dass die Weisheit Gottes in Salomo war. Ale jest to historia, która pokazuje w ostatnim wersecie, jakim przeczytaliśmy, że w Salomonie była mądrość Boża. Weisheit ist nicht Verstand. Mądrość to nie jest rozum. Wir können unheimlich viel Intelligenz haben. My możemy mieć nieskończenie wiele inteligencji. Wir können groß in dieser Welt sein, einen Nobelpreis kriegen. My możemy być wielkimi nawet w tym świecie i mieć Nagrodę Nobla. Das hat aber nichts mit geistlicher Weisheit zu tun. To nie ma nic wspólnego z mądrością duchową. Und ihr erfreut euch sicherlich auch immer wieder über die geistliche Weisheit, die uns in diesem Buch vorgestellt wird. Możemy się właśnie też cieszyć, zastanawiać nad tą duchową mądrością, która tu w tej księdze jest przedstawiona. Und am meisten freut uns das, wenn wir diese Weisheit in unserem Herrn sehen. Ale przede wszystkim możemy się cieszyć, kiedy tą mądrość widzimy w naszym Panu. Vielleicht fangen wir damit mal an und lesen aus dem Kolosserbrief. Przeczytamy z listu do Kolosan. Da heißt es in Kolosser 2. Kolosan 2. Vers 2 am Ende zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. U nas jest to końcówka drugiego i trzeci wiersz. To jest do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Das ist Christus in uns. To jest Chrystus w nas. Und wer ist uns? A kto to jest nas? Das ist seine Versammlung. To jest jego zgromadzenie. Das ist diese unendliche Weisheit, die auch ausgedrückt wird im Epheserbrief. To jest ta niepojęta mądrość, która również jest wyrażona w liście do Efezjan. In vielen anderen Stellen. I również w czterech innych miejscach.
Und hier war ein junger Mann. I tu był młody człowiek w naszym rozdziale. Er war ein junger Knabe. Był młodym chłopcem. Und der hat sich etwas erbeten. Ale on o coś prosił. Wir haben im ersten Vers von Kapitel 3 gelesen, dass dieser Salomo sich verschwägerte mit dem Pharao. Czytaliśmy jednakże w pierwszym wierszu tego trzeciego rozdziału, że Salomon się spowinowacił z Faraonem. Und es ist schon mal interessant, wie der Heilige Geist sein Buch schreibt. Jest to interesujące, jak Duch Święty pisze tą księgę. Er schreibt das nämlich nicht immer chronologisch. On nie pisze często czy zazwyczaj chronologicznie. Also was im Jahr 2010 passiert ist, danach 2011, danach 2012, danach. A więc nie, że coś się zdarzyło w 2010, następnie 11 czy 12, chronologicznie patrząc. Sondern er packt Ereignisse nebeneinander, die zusammengehören. On ustawia jednakże zdarzenia, które należą do siebie. Und das ist insbesondere schön zu sehen, wenn wir die Evangelien vergleichen. My szczególnie to znajdujemy pięknie pokazane w Ewangeliach, kiedy je porównujemy. Dann meinen wir, dass die sich widersprechen, weil die Reihenfolge unterschiedlich ist. Bo czasem mamy wrażenie, że one jak gdyby sobie zaprzeczały, ponieważ inna jest kolejność wydarzeń. Aber die ist nicht falsch. Ale one nie są niewłaściwe. Denn Lukas zum Beispiel schreibt in einer moralischen Reihenfolge. Bo na przykład Łukasz pisze w kolejności moralnej zdarzenia, opisuje. Wobei Markus sehr strikt an einer zeitlichen Reihenfolge hängt. Z kolei Marek opiera się typowo na tym na czasowej kolejności zdarzeń. Und das ist gerade dann schön, wenn wir zweimal das gleiche Ereignis haben. I jest to bardzo piękne, jeżeli dwa razy możemy oglądać te różne to zdarzenie to samo. Und der aufmerksame Bibelleser weiß. A uważny czytelnik Biblii wie, dass auch dieses Ereignis in 2. Chroniker noch mal vorkommt. Wie również, że to zdarzenie, które przeczytaliśmy, również znajduje się w drugiej księdze Kronik. Und wenn Gott zweimal etwas schreibt, a jeżeli Bóg coś opisuje dwa razy, dann ist das von besonderer Wichtigkeit. To jest to rzecz o szczególnej ważności. Dieser Traum wird, den wir hier ab Vers 5 gelesen haben, wird zweimal berichtet. Ten sam sen, który od 5. wiersza jest opisywany, jest również dwukrotnie nam przekazany. Und doch wird er nicht zweimal berichtet. A jednak nie jest dwa razy przekazany. Was heißt das? A więc o co tu chodzi? Ja, wir verstehen, dass es zwei Bücher gibt, einmal das Buch der Könige und das Buch der Chroniker. Więc rozumiemy, że jest Księga Królewska i z drugiej strony Księga Kronik. Und das Buch der Könige ist eigentlich eine Fortsetzung von Samuel. Natomiast jeśli chodzi o Księgę Królewską, jest ona kontynuacją Samuela. Da wird alles beschrieben, was die Könige auch getan haben. Jest to opisywane, co królowie czynili. Und zwar als aus der Verantwortung eines Menschen heraus. I z punktu widzenia odpowiedzialności człowieka. Da werden alle schönen Dinge vorgestellt. I są tam przedstawione różne piękne rzeczy. Und da werden auch die Sünden vorgestellt. Ale również przedstawione są grzechy. Und manchmal scheinen die Sünden größer als die eigentlichen Herrlichkeiten der Person. A czasami nawet te grzechy ukazane w tych opisach są większe niż sama ta osoba. Das Buch der Chroniker. Księga Kronik. Das ist erst nach der Gefangenschaft geschrieben worden. Jest jednakże, czy została dopiero napisana po niewoli. Das können wir sehen, weil da zum Beispiel die Enkel von Zerubabel genannt werden. Bo możemy to zauważyć na przykład, że wymienieni są wnukowie Zerubabela. Das ist also deutlich später geschrieben. A więc wyraźnie jest to napisane później. Und das ist geschrieben, um das Volk Israel einen Rückblick tun zu lassen. To jest napisane, aby dać ludowi izraelskiemu pewne spojrzenie wstecz. Um motiviert zu werden, einmal vorauszusehen, wenn Christus wiederkommt. Aby przez to być zmotywowanymi, by znowu z kolei spoglądać jakby w przyszłość na Chrystusa oczekującego, przychodzącego. Ein von uns allen geschätzter Bibelausleger. Jeden z cenionych przez nas wykładowców biblijnych. Der hat mal über Chroniker geschrieben. Napisał coś na temat Księgi Kronik. Das ist das Buch. Jest to księga. Wie Gott beschreibt, wie er gerne auf die Geschichte Israel zurückblickt. Jak Bóg opisuje, jak chętnie spogląda na historię Izraela.
Da sind fast keine Sünden beschrieben, nur die, die entscheidend waren für Entscheidungen. Jedynie pewne grzechy są tylko wskazane, które były jakby decydujące i miały swoje następstwa. Aber im Buch der Könige wird alles so vorgestellt, wie es wirklich war. Ale w Księdze Królewskiej jest wszystko oddane i ukazane tak, jak to rzeczywiście miało miejsce. Wir gucken mal eben in den ersten Vers des zweiten Buches Chroniker. Spójrzmy do drugiej Księgi Kronik zatem, do pierwszego rozdziału. Da werden nämlich die ganzen ersten drei Kapitel aus 1. Könige in einem Vers zusammengefasst. To zauważymy, że właściwie w jednym wierszu są zebrane trzy rozdziały Księgi Królewskiej. Da steht, und Salomo, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Der Sohn Davids erstarkte in seinem Königreich und der Herr, sein Gott, war mit ihm und machte ihn überaus groß. Salomon, syn Dawida, umocnił się potem w swoim królestwie, a Pan Bóg jego był z nim i nader go wywyższył. Mamy to tutaj ukazane. Da lesen wir nichts von einem Adonia. A więc nie czytamy nic na przykład o Adoniaszu. Da lesen wir nichts von einem Gericht über seine Feinde von Salomo. Nie czytamy również nic na temat sądów nad wrogami Salomona. Da tritt der Salomo auf. Po prostu Salomon się ukazuje. Und ist gewaltiger König. Jest potężnym królem. Und zieht mit der ganzen Versammlung in nach zu diesem Ort Gibeon. I udaje się z całym zgromadzeniem do miejsca, do Gibeonu. In vers 3 ist das. W trzecim wierszu mamy to opisane. Potem wyruszył Salomon wraz z całym zgromadzeniem na wzgórze, które jest w Gibeonie. Da kriegt er keinen Traum. A więc tutaj nie czytamy nic na temat snu. Da tritt er direkt vor Gott. On po prostu jakby wstępuje bezpośrednio przed Boga. Wenn wir jetzt als Kinder schon mal fragen, was hat er denn jetzt gemacht? Gdyby teraz dzieci zapytały, no to w końcu co on to zrobił? Dann wissen wir, das sind zwei verschiedene Perspektiven. To już wiemy, że to są dwa różne kąty spojrzenia. Pod różnym kątem możemy na to patrzeć. Wir kennen das heute schon mal, wenn wir eine Statue haben. My dzisiaj możemy tak samo, patrząc na jakąś statuę czy pomnik. Und da gibt es einen Scheinwerfer, der scheint von Osten auf die Statue. I na przykład jeden blask, powiedzmy, światła może oświetlać tą statuę ze wschodu na przykład. Und wenn es dunkel ist und der Ostscheinwerfer ist an? Jeżeli jest ciemno i na przykład to światło z tej strony jest wyłączone, dann glaubt ihr die Statur so zu sehen, wie ihr die seht, aus dem Norden aus betrachtet. A więc być może wtedy możemy to z innego kierunku widzieć, na przykład z północnego. Und wenn man plötzlich den Ostscheinwerfer ausmacht und nur Westen, albo na przykład wyłączymy ten wschodni, od strony wschodniej to źródło światła i od zachodniej oświetlimy tą rzecz, to mamy czasem wrażenie, że możemy widzieć całkiem coś innego. A jednak jest to ta sama statua czy pomnik, ale właśnie oświetlona z innego kierunku. Und insofern müssen wir auch dieses dritte Kapitel aus 1. Könige betrachten. I tak właśnie też musimy te rozdziały z pierwszej Księgi Królewskiej również rozważać. Im Vergleich zu Chronika. Właśnie w porównaniu z Księgą Kronik. Warum sag ich das? Dlaczego ja to mówię? Wir wollen heute was lernen. Ponieważ chcemy się dzisiaj czegoś nauczyć. Die Verschwägerung, die Heirat der Tochter des Pharao in 1. Könige 3, Vers 1. Wracając do trzeciego rozdziału pierwszej królewskiej, do naszego tekstu, Salomon spowinowacił się z Faraonem. Ist eine ganz traurige Sache. Jest to smutna rzecz. Keiner aus dem Volk Israel sollte eine Ausländerin heiraten. Żaden z ludu izraelskiego nie miał prawa wiązać się z cudzoziemką. Das galt auch für einen Salomo. To samo obowiązywało również Salomona. Leider hat er das getan. Jednak on to uczynił. Vielleicht mit vielen guten Gründen. Może z wielu dobrych powodów. Damals gab's auch schon die Politik. Bo również i wtedy mieliśmy do czynienia z polityką. Da musste das große Nachbarland Ägypten natürlich irgendwie mit Israel zusammenarbeiten. W jakiś sposób wiązało się to z powiązaniem Izraela z Egiptem pod kątem współpracy jakiejś. Hier steht auch, er brachte sie, die Tochter Pharaos, in die Stadt Davids. Tutaj czytamy, że sprowadził nawet ją do miasta Dawidowego. Aber wenn wir jetzt zweite Chronika dazu nehmen, ale jeśli znowu porównamy drugą Księgę Kronik do tego, vielleicht lesen wir es mal eben.
Zweite Chroniker. In 2. Chronika 8, vers 11. Rozdział 8, wiersz 11. Das ist die Betrachtung, wie Gott das sieht, wie Freude hat daran. To jest znowu Boże spojrzenie na tą sprawę, jak On ma w tym radość. 11. wiersz. Córkę Faraona Salomon przeniósł z miasta Dawida do pałacu, który dla niej wybudował, gdyż powiadał, nie powinna mieszkać moja żona w domu Dawida, króla izraelskiego, gdyż są to miejsca święte przez to, iż skrzynia pańska weszła do nich. Denn die Orte sind heilig. Ponieważ te miejsca są święte. Leider hat Salomo hier ein schlechtes Vorbild uns gegeben. Niestety jednak Salomon dał nam tutaj zły obraz. Nun, der Heilige Geist schreibt in Vers 2, in 1. Könige 3, Vers 2, wracając do pierwszej królewskiej, znowu trzeci rozdział, dass das Volk noch auf den Höhen opferte. Widzimy w drugim wierszu, że wciąż lud składał jeszcze ofiary na wzgórzach. Was taten die? Co oni robili? Die opferten auf bestimmten Höhen. Oni składali ofiary na różnych wzgórzach, określonych wzgórzach. Sie hatten sich Orte ausgesucht, wo sie Gott opferten. Oni sobie sami wyszukiwali tych miejsc, gdzie składali te ofiary. Was hatte Gott gesagt? A co Bóg powiedział? Haben Sie die Bibel nicht gelesen? Czy nie czytali tego w Słowie Jego? Czy w Biblii moglibyśmy dzisiaj powiedzieć? Lass uns das mal lesen. Chciejmy to przeczytać. In dem 5. Buche Mose. Piąta Księga Mojżeszowa. Kapitel 12. Genau. 12 rozdział. Kapitel 12, Vers 4. Lies mal die Verse. Czwarty wiersz. Czwarty. 4 i 5. Czwarty i piąty. Dla Pana waszego Boga nic takiego nie uczynicie, lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię i tam będziesz przychodził. I szósty wiersz. Tam też będziecie przynosić wasze całopalenia i swoje rzeźne ofiary, dziesięciny i dary ofiarne swoich rąk, ślubowane i dobrowolne oraz pierworodne z waszego bydła i z trzody. Diesen Ort wollte Gott aussuchen, a więc to Bóg miał wyszukać tego miejsca, aber auch bestimmen, ale też określić jego, to miejsce. Und ihr wisst, wo dieser Ort gefunden wurde. I my wiemy dzisiaj, gdzie to miejsce zostało znalezione. Er war nicht überall. To nie było miejsce gdziekolwiek, wszędzie. Er war exakt an einer Stelle. To było dokładnie na jednym miejscu określone miejsce. Und das war ein Ort, to było miejsce, wo die Sünde Davids, gdzie grzech Dawida, selbst im Buch der Chronika noch aufgeschrieben wurde. Nawet i został też opisany w Księdze Kronik. Das war entscheidend für die Wahl dieses Ortes. To było decydujące właśnie ta sprawa z Dawidem do wyboru tego miejsca. Nämlich auf der Tenne Ornans. Mianowicie na klepisku Ornana. Warum war das so schlecht von David? Dlaczego to tak miało okoliczności z tym złem Dawida? Warum war das eine Sünde? Dlaczego w ogóle mówimy tu o grzechu? Erzählte das Volk Israel? On policzył lud izraelski. Er wollte wissen, wie groß er war? On chciał wiedzieć, jak wielki jest ten lud. Und hat nicht das Lösegeld gegeben, wie es in 2. Mose vorgeschrieben war. Ale nie zapłacił okupu, jaki był zapisany w zakonie w drugiej Mojżeszowej. Und dann hatte er gefordert, dass dieser Engel hindurchging. I później wybrał tą karę od Pana, żeby anioł przeszedł i ukarał lud. Und so viele aus dem Volk schlug. I niestety musiał uśmiercić tak wielu. Und dieser Engel blieb stehen auf der Tenne Ornans. Ale ten anioł właśnie zatrzymał się na klepisku Ornana. An der tiefsten, an einer seiner tiefsten Stellen Davids. Jedno z, można powiedzieć, najgłębszych miejsc w przeżyciach Dawida. Da zeigt Gott uns auf einmal den größten Platz, den er sucht. To jednak Bóg pokazał w tym miejscu to jakby najszersze z kolei miejsca. Salomo kannte eigentlich diesen Ort. Salomon znał więc to miejsce. Kannte er den wirklich? Czy znał to rzeczywiście? David hatte den noch, war sein Vater, hatte den noch gefunden. Przecież to ojciec znalazł i było to znane. Armer David.
Armer David. Biedny Dawid. Armer Salomo. Ale i biedny Salomon. Warum David, hast du nicht mit deinem Sohn Salomo über diesen Ort gesprochen? Dlaczego, Dawidzie, nie rozmawiałeś ze swoim synem o tym miejscu? Denn nicht nur das Volk opferte auf den verschiedenen Höhen. Bo przecież nie czytamy, że tylko lud składał ofiary na różnych wzgórzach. Sondern wir lesen in Vers 4, 1. Könige 3, Vers 4. My czytamy w pierwszej królewskiej 3 rozdział 4 wiersz, że również Salomon na tym ołtarzu złożył 1000 ofiar całopalnych. Er opferte dort auf der großen Höhe. On złożył ofiary na tym wielkim wzgórzu. Das ist so schön, dass vorher in Vers 3 steht, Salomo liebte den Herrn. Ale jest piękną rzeczą jednak, że czytamy w 3 wierszu, Salomon miłował Pana. Wenn wir den Herrn lieben, jeśli my miłujemy Pana, und ich glaube, das wollen wir doch alle tun, oder? I to chyba chcemy wszyscy czynić, prawda? Wenn wir den Herrn wirklich lieben, jeśli my rzeczywiście miłujemy Pana, dann gibt das eine Reaktion in unserem Leben. To jest jakaś reakcja na to w naszym życiu. Dann ist das nicht nur, dass wir irgendetwas tun, to nie jest tylko to, że my coś dla Niego czynimy, sondern wir suchen, was der Wunsch des Herrn ist. Lecz my rzeczywiście szukamy tego, co jest życzeniem, wolą Pana. Aber der Heilige Geist schreibt hier in Vers 4, ale Duch Święty opisuje nam w 4 wierszu, dass er noch auf der großen Höhe opferte. Że Salomon ofiarował na wysokim wzgórzu. U nas tego nie ma tak. Der hat nicht überall geopfert. A więc on nie może wszędzie, gdzie się dało, ofiarował, sondern nur auf dieser einen besonderen, großen, erhabenen Höhe. Ale on na tym wzniosłym, wielkim wzgórzu ofiarował. Warum hat er das getan? Dlaczego on to uczynił? Hat er nicht mit seinem Vater gesprochen? Czy nie rozmawiał ze swoim ojcem? Wusste er nicht, dass da auf der Tenne Ornans ein neuer Altar stand? Czy nie wiedział o tym, że na klepisku Ornana już stał ten właściwy ołtarz? War er nicht dabei, als David die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hatte? Czy nie widział tego i nie był przy tym, kiedy jego ojciec Dawid sprowadził skrzynię do Jeruzalemu, skrzynię pańską? Hat er nicht zugehört? Czy on tego nie słyszał? Als dieses Zelt da aufgebaut wurde? Kiedy namiot był stawiany? Und David einen neuen Altar gemacht hatte? I Dawid ustawił nowy ołtarz? Und Brandopfer dargebracht hat? I przede wszystkim złożył ofiary całopalne? Ihr Kinder, passt auf, was eure Väter sagen. A więc dzieci, uważajcie i zważajcie na to, co mówią do was wasi rodzice. Uns Väter, lasst uns ermahnen, alles unseren Kindern zu sagen. Ale my chcielibyśmy też, ojcowie, wszystko należycie przekazywać naszym dzieciom. Es ist schon gewaltig, der Salomo brachte 1000 Brandopfer. Jest to niesamowite, że Salomon przyniósł tysiące ofiar. In unserer Übersetzung steht hier auf jenem Altar. Tutaj w brata tłumaczeniu jest napisane na tym ołtarzu. Das heißt so viel wie eigentlich ist er sehr weit weg. Jak gdyby on stał gdzieś daleko, jest to tak. Sonst sagen wir dieser Altar. Bo w przeciwnym razie u nas jest akurat na tym, tak jest nic do chyba. Jak gdyby można odnieść wrażenie, że właśnie on był gdzieś tam, a nie był to ten właściwy. Was war das für ein Altar? Jener Altar. Co to był ten gdzieś ten ołtarz? Dann müssen wir, das können wir hier nicht sehen, dann müssen wir in 2. Chronika wieder gucken. Tego za bardzo tutaj nie znajdziemy, czy zauważymy, musimy znowu spojrzeć do 2. Księgi Kronik. Das steht ja auch im 1. Kapitel in 2. Chronika 1. Już w 1. rozdziale tej księgi, 2. Księgi Kronik. Dass in Gibeon noch der eherne Altar und die Stiftshütte stand. Dowiadujemy się rzeczy takiej, że w Gibeonie. Und zwar steht der Ausdruck dabei, dass es der Altar war, den Bezaliel. W 3. wierszu. In Vers 5. Und der kupferne Altar, den Bezaliel, der Sohn Uris, gemacht hatte, war dort. Mhm. Także spiżowy ołtarz, który sporządził Besalel, 5. wiersz to jest, brat tu podaje, syn Uriego, wnuk Hura, był tam przed przybytkiem pańskim, do którego podążył powyrocznie Pana Salomon i zgromadzenia. A w 3. wierszu jest napisane, gdyż tam był Boży namiot zgromadzenia, który Mojżesz, sługa Pana, sporządził na pustyni. Aber der 4. Vers,
Ja, der vierte Vers sagt, dass die Lade Gottes, ale czwarty wiersz z kolei mówi, że natomiast skrzynię Bożą sprowadził Dawid z Kirjat Jearim na miejsce, które sam dla niej przygotował, rozpiąwszy dla niej namiot w Jeruzalemie. Also die Lade Gottes, die Gegenwart Gottes war in Jerusalem. A więc skrzynia Boża, czyli wyraz obecności Bożej, była ona w Jeruzalemie. Aber der alte mosaische Altar stand noch in Gibeon. Ale ten stary jakby ołtarz, ten jeszcze uczyniony podczas czasów Mojżesza, był w Gibeonie. Wo gehen wir hin? A więc gdzie my chodzimy? Lass uns mal gucken, was Salomo gemacht hat. Chcemy się nauczyć i spojrzeć na to, co Salomon zrobił. Denn die Geschichte als solche kennen wir sicherlich. Bo tą historię rzeczywiście znamy jako tako. Ich habe die auch gerne immer als Kind gelesen. Ja też jako dziecko ją chętnie czytałem. Da hatte dieser Salomo, ich gehe jetzt weiter, in Vers, ab Vers 5, da hatte dieser Salomo auf Gibeon, auf dieser Höhe Gibeon, hatte einen Traum. A więc widzimy w piątym wierszu w naszym tekście już z pierwszej królewskiej, trzeci rozdział, z powrotem, że w Gibeonie właśnie ukazał się Pan Salomonowi nocą we śnie. Und im Traum können wir uns nicht verstellen. Ale w sen trudno nam się jest przestawić, czy wejść w ten sen. Da können wir nicht so tun, als wenn wir ein bisschen anders wären. To nie możemy za bardzo w tym śnie coś robić, jakbyśmy byli kim innym. Das ist natürlich auch schade, dass Gott nicht direkt dem Salomo erschienen konnte. To jest właściwie szkoda, że właśnie nie bezpośrednio Bóg ukazał się Salomonowi, tylko w taki sposób. Aber Gott spricht dazu ihm im Traum: Bitte, was ich dir geben soll. Ale jednak w tymże śnie mówi do niego Bóg: Proś, co ci mam dać. Als Kind ist das etwas Gewaltiges. Jako dla dziecka właściwie, czy tego młodego chłopca, było to coś potężnego. Stell dir mal vor, heute Abend sagt dir einer: Bitte, was ich dir geben soll. Wyobraźmy sobie, że ktoś do nas mówi dzisiaj: Proszę, proś, co ci mam dać. Bitte mich doch. Proś mnie. Ihr habt hier auch Gebetsstunden mittwochs? Dienstags, Gebetsstunde. My mamy we wtorki godzinę modlitewną. Vielleicht dürft ihr auch mal diesen Vers lesen. Bitte, was ich dir geben soll vor der Gebetsstunde. Może byłby to dobry wiersz przed godziną modlitewną. Proś, co ci mam dać. Bitte doch mal. Proszę, proś w końcu. Was passiert dann? Co się wtedy dzieje? Wir schauen da mal in die Bergpredigt hinein. Spójrzmy na kazanie na górze Pana. Matthäus 7, ja? Mateusza 7 rozdział. Vers 7. 7:7. Mateusza 7:7. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Glauben wir das noch? Wierzymy jeszcze w to? Da war dieser Mann. Wir lesen hinterher, er spricht davon, ich bin ein junger Knabe. Więc mamy już przed sobą Salomona, widzimy, że on sam później w naszym rozdziale mówi: jestem jeszcze młody. War in Gibeon bei dem Altar, den Bezalel gemacht hatte? Był przy tym ołtarzu, który Bezalel zbudował na pustyni w Gibeonie. Hatte tausend Brandopfer da geopfert? Tysiące ofiar złożył, całopalnych. Und dann kriegt er diese Aufforderung: bitte. I teraz nagle dostaje to wezwanie: Boże, proś. Ach, was war gewalt, was war das gewaltig? To było coś potężnego. Wir haben diese Chance. My mamy tak samo tą szansę czy możliwość. Und wie viel können wir aus diesen Bitte von Salomo lernen? Jakżeż wiele możemy się z tej prośby Salomona nauczyć. Salomo hatte gut gehört, was Gott ihn gefragt hatte. Bo Salomon wyraźnie się przysłuchiwał temu, o co Bóg go zapytał. Und er kam auf den Punkt, sagen wir schon mal. I on doszedł do tego centralnego punktu, możemy powiedzieć. Der hat dann nicht drumherum geredet. On nie mówił sobie od tak. Sondern er hat sich dort vor Gott niedergebeugt. Lecz uniżył się przed Bogiem. Und hat Gott gezeigt, wie groß er sich doch an seinem Vater David geoffenbart hatte. I też wspomniał o tym, że Bóg objawił się Dawidowi. Und er sagt dann in Vers
7, ich bin ein kleiner Knabe. Ich weiß nicht aus und einzugehen. Nie wiem, 7 wiersz naszego rozdziału. Ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować. Sind wir nicht alle solche kleinen Knaben? Czy my nie jesteśmy wszyscy takimi rzeczywiście młodymi chłopcami? Wissen nicht ein noch auszugehen? Czy my wiemy rzeczywiście, jak wejść i wyjść? Hier steht nicht aus und einzugehen. Tutaj nawet nie jest napisane etwas anders, wie man tun soll. Okay. Hier ist es aber so, dass er sagt, ich weiß es nicht. Ale wyraźnie widzimy tutaj, że on mówi, nie wiem, jak należy postępować. Ich weiß, hier sind ein paar Bibelforscher. Ja wiem, że tu siedzi paru na sali takich, którzy czytają słowo, czy badają Biblię. Ihr könnt zu Hause mal nachgucken, ob er diesen Satz auch in 2. Chroniker 1 sagt. My możemy sobie później w domu na spokojnie zobaczyć, czy on takie zdanie rzeczywiście wypowiada w 2. Księdze Kronik. Ich sagte euch, da guckt Gott auf diesen Salomo wie ein wunderschönen Rückblick. Bo tam mamy to spojrzenie właśnie takie wstecz na Salomona w tym takim pozytywnym aspekcie. Da ist er nicht der kleine Knabe. O, tam on już nie jest takim bardzo młodym. Da weiß er genau, was er tut. Bo on już tam wie, co ma czynić. Aber hier ale tutaj... Der als kleiner Knabe da war. Ale tu jest jako ten jeszcze bardzo młody. Jetzt wollen wir gerne wissen, wie alt war der denn, wohl? Może się pewnie teraz pytamy, no to ile on w końcu miał lat? Wie alt war der? Ile miał lat, jak był stary? Es ist immer schön, wenn das gerade nicht geschrieben ist. Ale to nie jest tam napisane. Da gibt so viel Erklärung drüber. Jest wiele wytłumaczeń na ten temat. Aber eigentlich dürfen uns alle da wiedersehen. Ale możemy wszyscy właściwie na to w ten sposób spoglądać. Und diese Frage, die er wirklich stellt, der Salomo. A więc to pytanie, które rzeczywiście stawia Salomon. Der sagt in Vers 9: So gib denn deinem Knecht ein verständiges Herz, um dein Volk zu richten, zu unterscheiden zwischen bösem, zwischen gutem und bösem. Tą prośbę wyraża Salomon w 9. wierszu. Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozdróżniać między dobrem i złem. Inaczej bowiem, któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud? Wenn der ein kleiner Knabe war, wie kommt er da drauf, um so etwas zu bitten? Jeśli sobie teraz zastanowimy się nad tym, jeśli on był rzeczywiście takim bardzo młodym, w jaki sposób w ogóle powstaje u niego takie pytanie, dass er nicht für sich etwas bittet, że on jako taki młody człowiek nie prosi o coś dla siebie, sondern er bittet um Unterscheidungsvermögen zwischen gutem und bösem. Ale zauważmy, prosi o zdolność rozróżniania między dobrem i złem. Gib deinem Sohn ein weises Herz. Daj przeto twemu słudze, czy synowi nawet, brat ma serce rozumne. Das ist so schön, dass er das wahrscheinlich von seinen Eltern gelernt hat. Przypuszczalnie, być może nauczył się tego od swoich rodziców. Lass uns mal den Abschnitt lesen aus Sprüche 4. Otwórzmy Księgę Przypowieści, 4. rozdział. Lass uns lesen von Vers 3 an. I przeczytajmy z tego rozdziału od wiersza 3. Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki, pouczał mnie i mówił do mnie, niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył. Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu, nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich, nie zaniechaj jej, a będzie cię strzegła. Ukochaj ją, a zachowa cię. Początek mądrości jest taki, nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Ceni ją sobie wysoko, a ona zapewni ci szacunek, obdarzy cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy cię wspaniałą koroną. Wisst ihr, wer das geschrieben hat hier, das Buch der Sprüche? Czy my wiemy, kto napisał tą księgę? Das hat Salomo geschrieben. Ona właśnie napisał Salomon. Und er spricht hier über den einzigen vor seiner Mutter. I on tu pisze o tym jednym przed swoją mamą. Und dem Sohn seines Vaters. O tym jedynaku, synu swego ojca. Daher hatte er das. Dlatego właśnie on to w ten sposób prosił.
Er hatte das von seinem Papa und seiner Mama gelernt. On się po prostu uczył, czy nauczył tego od swojej jego taty i mamy. Die haben ihm das beigebracht. Oni oboje mu tego go uczyli. Um Weisheit von Gott zu erbitten. Aby prosić o mądrość od Boga. Können wir das heute noch? Znamy to jeszcze dzisiaj? Uns fehlt ja so oft die Weisheit. Przecież nam tak często brakuje mądrości. Lass uns aus Jakobus 1, den 5. Vers lesen. Przeczytajmy z listu Jakuba, rozdział 1, 5 wiersz. A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt. A jeśli komu z was brak mądrości, dann erbitte sie. To niech prosi Boga. Ist das nicht herrlich, das hier zu sehen? Czyż nie jest to wspaniałe widzieć to właśnie w tym miejscu? Und welche Weisheit suchte er? A jakiej to mądrości szukał Salomon? Welche Weisheit suchen wir heute? Jakiej my mądrości dzisiaj poszukujemy? Lass uns mal ganz ehrlich sein. Chcielibyśmy być ze sobą szczerzy. Welche Weisheit, wenn wir denn um Weisheit bitten, suchen wir denn? Jakiej mądrości my poszukujemy, jeśli nawet o nią prosimy? O jaką nam chodzi? Hier ist es die Weisheit zu unterscheiden zwischen bösem und gutem. W przypadku Salomona widzimy, że jest to mądrość do rozróżniania pomiędzy dobrem a złem. Ist er der erste, der darum gebeten hat? Czy on był tym pierwszym, który o to się modlił? Hiob war auch einer. Job był też takim. Hiob 28:28. Job 28:28. Kann man sich einfach behalten. Można sobie też to przeczytać. Lass uns das mal lesen. Chcielibyśmy to przeczytać. Joba 28:20. My troszkę przewijamy te kartki, przepraszam. I rzekł do człowieka. Job 28:28. Oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Diese Weisheit, ta mądrość, zwischen gutem und bösen zu unterscheiden, w odróżnianiu dobrego od złego, das ist etwas, das wir nicht aus uns selbst können. To nie potrafimy sami z siebie. Das wirkt der Heilige Geist in uns. To sprawia w nas Duch Święty. Und das wird eine wunderbare Ehre sein. I to będzie Ehre. Ehre. To będzie należna cześć i chwała. Das ist das, was wir im Neuen Testament auch als Absonderung kennen. My to znamy z kolei w Nowym Testamencie pod pojęciem takiego oddzielenia, odosobnienia. Und zwar von dem Bösen weg. A więc oddalenie od złego, zu dem Guten hin. A więc ku dobremu. Ich weiß nicht, ob hier von euch einer Mediziner ist. Medizin heißt? Als Arzt. Aha, ja nie wiem, czy ktoś u was jest tutaj lekarzem, czy zna się na medycynie. Oder in einem Krankenhaus arbeitet. Albo pracuje w szpitalu. Oder vielleicht Probleme mit seiner Niere hat. Albo ma problemy z nerkami. Die Niere ist das Organ, die aus dem Körper das Böse ausscheidet. Bo nerki są tym organem, które to te złe związki oddzielają, filtrują z organizmu. Und überall, wo wir in der Schrift von Nieren lesen, i wszędzie, gdzie czytamy o nerkach właśnie w Słowie Bożym, dann sind die lebensnotwendig, um das Böse aus dem Körper auszuscheiden. To jest właśnie obraz tego, aby to zło usuwać z nas. So herrlich schreibt Gott sein Wort. Tak wspaniale Bóg opisuje właśnie to w swoim Słowie. Wenn wir das lesen wollen, jeśli my to chcemy czytać. Und wenn wir sehen wollen, mit welchen Bildern unser Gott uns das alles vorschreibt. Jeśli chcemy się przyjrzeć tym obrazom, w jakich Bóg to nam opisuje. Ja, dieser Salomo hat um Weisheit gebeten, das Gute und das Böse zu unterscheiden, um ein Volk zu richten. A więc czytaliśmy, że Salomon prosił o mądrość w rozróżnianiu między dobrem a złem, aby lud ten sądzić. Wie vollkommen wird unser Herr, der wahre Salomo, das einmal tun? Jakżeż doskonale kiedyś ten prawdziwy Salomon, czyli nasz Pan Jezus, będzie to doskonale czynił. Er ist der Herzenskenner aller. On jest tym znawcą serc wszystkich ludzi. Er kennt mein Herz, er kennt dein Herz. On zna moje serce, on zna twoje serce. Und er offenbart alles. I on objawia wszystko. Wozu? Po co?
zu seiner Ehre, zu seinem Preis. Ku swej chwale, ku swej czci. Und wie schön ist, wenn Gott urteilt in Vers 10, in 1. Könige 3, Vers 10. I znajdujemy tą ocenę Bożą w tym naszym fragmencie, w 10. wierszu, jak Bóg to ocenił i podobało się to Panu. Ja, das Wort war gut. Tak, to słowo było właściwe, dobre. Was ist das für ein Zeugnis, wenn wir mal gegenseitig uns sagen können, das war ein gutes Wort. Jakież jest to świadectwo, kiedy potrafimy nawet względem siebie powiedzieć i przyznać to, że to było dobre słowo. Wir haben das verstanden. Myśmy to zrozumieli. Und lass uns aufpassen. I chcielibyśmy uważać. Unsere Kinder, selbst die kleinsten Kinder. I nawet nasze dzieci, nawet te najmniejsze. Die verstehen schon so viel. One również dużo rozumieją. Dass wir uns manchmal wundern. Że sami się czasem temu dziwimy. Lasst uns den lebendigen guten Samen in die Herzen säen. I chcielibyśmy to dobre, żywe nasienie wsiewać w ich serca. Dann geht da etwas auf, was einmal bleibende Frucht ist. Bo kiedyś coś z tego urośnie, co pozostanie stałym owocem. Hier ist es so, dass Gott ihm dieses Zeugnis gibt. Tutaj jest tak, że Bóg daje swoje świadectwo w tym tekście. Er sagt in Vers 12: Siehe, ich, so habe ich nach deinem Wort getan, siehe, ich habe dir ein weises und einsichtsvolles Herz. Czytamy o tym w wierszu 12 nieco dalej. Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie. Wie wunderschön. Jak wspaniałe to jest. Und wo sind wir dabei? A gdzie my tu jesteśmy? Wir haben den Heiligen Geist. My mamy Ducha Świętego. Und wenn wir den Geist wirken lassen, i my, jeśli rzeczywiście damy Duchowi działać, dann wird er auch diese Weisheit aus uns heraus offenbaren. To wtedy i również objawi się mądrość. Aber wir sind hier im Buch der Könige. Ale my jesteśmy w Księdze Królewskiej. Da steht in Vers 14: Und wenn du auf meinen Wegen wandeln wirst. Ale jednak Bóg wskazuje w 14. wierszu: A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami. Da schwingt immer wieder drüber und wenn. To jednak wyłania się, zauważmy to, często to a jeżeli, czy jeśli. Das steht nicht in Chronika. To nie, czy to słowo nie znajdziemy w takim umiejscowieniu w Księdze Kronik akurat. Im Ratschluss Gottes steht dieses wenn nicht. Bo dla zamiaru i planu Bożego to jeśli ze strony ludzkiej nie stoi na drodze. Aber wenn wir hier auf der Erde sind und verantwortlich sind. Ale jeśli my jesteśmy na tej ziemi jako ci odpowiedzialni, to jest właśnie to jeśli. Dann steht auch für uns da, wenn du auf meinen Wegen wandeln wirst. A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań. Dürfen uns gegenseitig ermuntern. Chcielibyśmy się pokrzepić wzajemnie. Auf diesen Wegen des Herrn zu gehen. Aby chodzić drogami pańskimi. Lasst uns gegenseitig Mut machen, diesen Weg des Herrn zu gehen. Chcielibyśmy się zachęcić wzajemnie tą drogę pańską, aby iść. Er ist der gute Hirte. On jest tym dobrym pasterzem. Er führt seine Schafe ein und aus. On wyprowadza i wprowadza swoje owce. Brennen wir für ihn? Czy my płoniemy dla niego? Kriegen wir von ihm Nahrung? Czy otrzymujemy, odbieramy od niego pożywienie? Haben wir von ihm die Weisheit? Mamy od niego wtedy mądrość. Wisst ihr, was dann passiert? Wiecie, co wtedy się dzieje? Das ist eine Schönheit im Wort Gottes. To jest ta piękność w Słowie Bożym. Es kommt auf einmal dieser 15. Vers. Bo nadchodzi ten 15. wiersz w naszym fragmencie. In dem 15. Vers erwacht Salomo. Salomon się budzi w tym wierszu. Und dann passiert etwas. I coś się dzieje. Er kam nach Jerusalem. On przychodzi do Jeruzalemu. Wisst ihr noch, wo er vorher war? Gdzie był wcześniej? Der war bei Gibeon. Był w Gibeonie. Bei dem Altar, den Bezalel gemacht hat. Przy ołtarzu Bezalela, który był zrobiony na pustyni. Aber wenn wir in der Gegenwart Gottes waren, ale jeśli my byliśmy w obecności Bożej und brennen richtig aus der Gegenwart Gottes heraus, i rzeczywiście płoniemy jakby tą, z tej obecności Bożej, tym, co żeśmy odebrali, und öffnen unser Herz für ihn, i otwieramy swoje serce dla Pana, und er gibt uns die Gewissheit, dass seine Weisheit in uns ist, to On daje nam to też i poczucie właśnie tego umocnienia i pewności, że Jego mądrość jest w nas. Auf einmal gehen uns die Augen auf. To w końcu kiedyś nasze oczy się otwierają. Vers 15 sagt, er kam nach Jerusalem. I 15 wiersz czytamy, gdy tedy przybył do Jeruzalemu. Und wo steht er da auf einmal? I gdzie on nagle stoi? Wo steht er? Gdzie? Da steht hier. Co tu czytamy? Er stand vor der Lade des Bundes des Herrn. Stanął przed skrzynią przymierza pańskiego.
Da stand der an der Stelle, wo David die Bundeslade hingestellt hat. Tam stanął, gdzie Dawid postawił skrzynię. Und wisst ihr, was er da gemacht hat? Wiecie, co on tam zrobił? Guck mal in den Text rein hier. Chcielibyś spojrzeć do tekstu. Da opferte er Brandopfer. I złożył ofiary całopalne. Wer hatte ihm das gesagt? Kto jemu to powiedział? Wie oft haben sie den auf den eingeprügelt? Jak często przecież było to uzmysławianem. Er war in der Gegenwart Gottes. To w tej chwili był świadomy, że jest w obecności Bożej. Er hatte sein Herz ausgeschüttet. On wylał wręcz swoje serce. Gott hatte ihm ein weises Herz gegeben. Bóg dał mu to mądre serce. Und er wusste genau, wo er hinzugehen hatte. I wiedział później właśnie, gdzie miał iść, zauważmy. Er ging nach Jerusalem. Poszedł do Jeruzalemu. Und er war nicht nur dort, sondern er opferte. A nie, że tylko tam sobie przyszedł, ale również ofiarował tam. Und er opferte nicht nur Brandopfer. I nie złożył tylko ofiar całopalnych. Das hatte er in Vers 4 getan. Bo to już w czwartym wierszu robił. Ja, er hatte Gott immer geehrt. On zawsze czcił Boga. Auch für seinen Tod. Także i za jego śmierć. Aber hier steht auch, und er opferte Friedensopfer. Ale on złożył też ofiary pojednania. Wisst ihr, was das ist? Wiemy, co to jest? Das ist ein unwahrscheinlich schönes Bild von dem. To jest nieprawdopodobnie piękny obraz tego, dass von diesem Opfer, was auch Christus darstellt, że od tej ofiary, którą złożył Pan Jezus, ein Teil Gott gegeben wird, była dawana część Bogu, und ein Teil für sein Volk ist. A druga z kolei część była dla ludu. Und da dürfen wir alle reinen aus dem Volk von essen. I w tym zakresie mógł z tego jeść każdy czysty z ludu. Was ist das? Co to jest? Was 1. Korinther 10, Vers 17. To nam mówi 10. rozdział listu do Koryntian, 17. wiersz. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Seht auf Israel nach dem Fleisch. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen in Gemeinschaft mit dem Altar? 17, 18 wiersz. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela według ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Das ist das Friedensopfer. To jest właśnie ofiara pojednania. Das ist Gemeinschaft haben. To jest to, aby mieć społeczność. Und zwar nicht nur unter uns, a nie tylko pomiędzy sobą, sondern mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus. Ale przede wszystkim z Bogiem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. Wie gewaltig ist das, wenn ich zurückkomme auf 1. Königin 3. Trzeci rozdział. Denn da machte er diese Friedensopfer in Vers 15 und machte allen seinen Knechten ein Festmahl. I czytamy w końcówce 15 wiersza, że kiedy złożył te ofiary, wyprawił ucztę dla wszystkich swoich sług. Wie gewaltig groß. Jak potężnie wielka rzecz. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Seid ehrlich. Zeit ist um. Zeit ist um, höre ich. Dann können wir über den nächsten Abschnitt nicht sagen. A więc nie za dużo powiemy może o tym kolejnym fragmencie. Ich möchte euch nur sagen, dass dieser Abschnitt über diese zwei Frauen, ja chciałbym może tylko powiedzieć, że ten fragment o tych dwóch kobietach, ein ganz wunderschönes Bild von einem Bibelvers aus dem Neuen Testament ist. Jest pięknym obrazem i ilustracją właściwie wersetu z Nowego Testamentu. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so sehen durftet. Nie wiem, czy tak jeszcze do tej pory to widzieliście w ten sposób. Das Alte Testament ist ein Bilderbuch fürs Neue Testament. Bo Stary Testament jest księgą obrazów Nowego Testamentu. Und durch den Heiligen Geist haben wir da Verbindungen. I przez Ducha Świętego mamy właśnie połączenie w tym zakresie. Die Geschichte kennen wir eigentlich. Bo samą rzecz historycznie możemy znać. Aber wenn du auf einmal Salomo sein solltest. Ale jeśli ty nagle miałbyś być tym Salomonem, jeden z nas, und hast dann Problem vor dir. I masz jakiś problem przed sobą, was machst du dann? Co robisz wtedy? Gerade dieses Beispiel ist ein Beweis von der Weisheit Salomos. Tak, dokładnie akurat ten właśnie przykład obrazuje nam, jest przykładem mądrości Salomona. Warum Weisheit? Dlaczego mądrość? Heute würdet ihr die wahre Mutter anders bestimmen. Dzisiaj być może matka prawdziwa no, zachowałaby się inaczej. Wahrscheinlich weiß das der eine oder andere sowieso. Bitte?
Wahrscheinlich weiß das der eine oder andere sowieso. Być może jeden z nas wie, jak by się zachował. Entweder macht einen Bluttest oder DNA-Probe. Bo w tej sytuacji zrobiłby może test krwi albo rodzaju grupy krwi lub test DNA. Das gab's damals nicht. Ale przecież wtedy tego nie było. Was hat Salomo genommen? A więc co Salomon zrobił, co uczynił? Welche DNA-Probe hat der genommen? Jaką wziął próbę DNA Salomon? Was hat der gemacht? Co on uczynił? Der diese beiden Frauen da zusammen? Miał te dwie kobiety przed sobą. Hat das Kind in der Mitte? Miał dziecko pośrodku nich. Und nimmt als Prüfmittel was? I co bierze jako ten środek rozsądzający? Er nimmt ein Schwert. On bierze miecz. Und die ersten Sekunden, als dieses Schwert nach oben geht, i w tej sekundzie, kiedy miecz już wznosi się do góry, um das lebendige Kind zu töten, aby zabić to dziecko żywe, offenbart was? Objawia się co? Die Herzenszustände von Menschen. Objawiają się stany serc ludzi. Unser Herzenskenner, unser Gott. Nasz znawca serc, nasz Bóg. Unser wahrer Herr Jesus Christus. Nasz prawdziwy Pan Jezus Chrystus. Der benutzt sein Schwert. On używa swego miecza. Um Herzenszustände zu offenbaren. Aby objawić stany serc. Denn plötzlich kommen die Gefühle der Frau nach oben. Bo nagle pojawiają się te uczucia kobiet. Da konnte keine Frau was für. To tu już nie było żadnych miejsca na wymówki. Das ist spontan. To było spontaniczne. Da kannst du gar nichts gegen machen. Tu już nie dało się nic przeciwnego innego zrobić. Lass uns so die Heilige Schrift lesen. Chcielibyśmy w ten sposób czytać też Słowo Boże. Den Bibelvers, der das erklärt, ten, ist Hebräer 4. Ten wiersz, który to nam wyjaśnia, to Hebrajczyków 4. Wir lesen den 12. Vers. 12. wiersz. 12 und 13. I 13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpików, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Welch ein Geschenk haben wir in unseren Händen. Jakiż to prezent mamy w rękach naszych. Dieses lebendige, zweischneidige Schwert. Ten żywy, obosieczny miecz. Lass uns alles daran festhalten. Chcielibyśmy się go trzymać. Lass uns darin suchen. Chcielibyśmy w niej szukać. Und lass uns dadurch dann in Weisheit unseren Weg gehen. I chcielibyśmy w ten sposób mądrości podążać.